Mamy już rozruszany kręgosłup, więc pomyślałam o takim bonusie, takim strzale intensywniejszych ćwiczeń. Zaczniemy sobie od marszu, tak żeby rozgrzać jeszcze mocniej dolną część ciała, tak żeby wyruszyć na podbój świata właśnie dziś, tu i teraz. Zaczynamy sobie truchtać. Jeśli oczywiście oglądają mnie kobiety w ciąży, z nadwagą, otyłością, osoby po poważniejszych kontuzjach stawu skokowego, zostań sobie w marszu i po prostu dynamicznie sobie maszeruj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i wróć do marszu. Aktywny brzuch. Rozstaw stopy szeroko, potem wąsko. 8, 7, 6. Ramiona są blisko ciała, a barki daleko od uszu. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność swojej pracy, no to szeroko, wąsko, dynamicznie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wolno, spokojnie, z wyczuciem. Rozstaw stopy szerzej i tylko szeroko maszeruj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom, dynamicznie rozgrzewamy zewnętrzną stronę uda i pośladek. 8, 8. I znowu przejdź do marszu, nigdy nie zatrzymuj się w miejscu. Ustaw sobie stopy równolegle. Połącz pięty ze sobą, palce idą na godzinę 10 i drugą. Wyciągnij sylwetkę, mostek i broda na jednej linii. Kilka razy ugnij sobie nogi w kolana. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zatrzymaj, zapleć dłonie, zaokrąglij plecy i rozluźnij się. Ostatni raz, poprzeciągaj się. Klatkę i rozluźnij się. Mam nadzieję, że jeśli rozpoczynasz dzień, że wprowadziłam Cię w dobry nastrój, że Twoje ciało się obudziło, że Twoje ciało się rozruszało. Chatka chce się dorwać do mikrofonu, więc jeszcze pewnie ją słyszycie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i dajcie znać, jak poszedł Wam ten dzisiejszy trening. Do zobaczenia. Cześć!